Leśny Ludek to przedszkole promujące działania proekologiczne. W 2012 roku dyrekcja placówki skorzystała z możliwości uzyskania bezpłatnego kompostownika. Potrzeby okazały się jednak większe i przedszkole posiada już dwa pojemniki. Bardzo ułatwia nam to kompostowanie, składowanie odpadów zielonych, które uzyskujemy tutaj z naszego ogrodu. Z liści, które opadają jesienią, możemy kompostować te liście, a później kompost wykorzystujemy jako nawóz naturalny, gdzie wysypujemy pod żywopłot, na rabaty kwiatowe, więc jest to bardzo, bardzo potrzebne dla naszego przedszkola. Kompostowniki oprócz zastosowania ogrodniczego służą również jako przykład rozsądnego gospodarowania odpadami. Dzieci uczą się, że liście, co możemy otrzymać z liści, które później składujemy w tych kompostownikach, jak wytwarza się kompost, do czego służy. Każdy, kto posiada przydomowy ogródek, może również otrzymać bezpłatnie kompostownik na odpady zielone i kuchenne, które ulegają biodegradacji. Ten program jest po to, żeby przypomnieć i uświadomić mieszkańcom, że odpadki możemy nie tylko wyrzucać do kosza na śmieci, ale możemy je też kompostować w przydomowym kompostowniku, a potem wykorzystać dla własnych celów. Wtedy odnosimy dwie korzyści, bo nie tylko nie musimy kupować nawozu, ale wykorzystujemy swój własny, ale też zmniejszamy ilość odpadów, która pojawia się w obiegu. Do tej pory do mieszkańców trafiło blisko 900 kompostowników. Na nowych właścicieli czeka już kolejne 100. Wraz z kompostownikiem podpisuje się umowę użyczenia na 3 lata. Po 3 latach kompostownik przechodzi na własność mieszkańców, otrzymuje się instrukcję obsługi kompostownika, instrukcję montażu kompostownika, a także instrukcję mówiącą, jak szacować ilość odpadów, bo przez 3 lata Wydział Środowiska prosi, żeby raportować o ilości skompostowanych odpadów. O korzyści płynące ze stosowania naturalnego kompostu zapytaliśmy doktora Jana Denbura z Uniwersytetu Przyrodniczego. My na małą skali będziemy w stanie tworzyć kompost, który jest porównywalny do taki kompost, który duży zakład tworzy, tylko my nie musimy transportować te odpady do duży zakład kompostowania, tylko zostanie u nas, nie mamy kosztów transportu, więc też nie ma emisji związane z tego transportowania. I druga rzecz, mamy recykling organiczny. Aby otrzymać pojemnik, należy w dowolnym terminie złożyć odpowiedni wniosek do Wydziału Środowiska i Rolnictwa przy ulicy Bogusławskiego 8. Dla Echo 24 Joachim Tomczyk.